fazie eliminacyjnej zespoły podzielono na 5 grup po 4 drużyny. W fazie finałowej 4 grupy po 5 ekip. Mecze odbywały się systemem 1 plus 4 dla roczników 2012-2010 i 1 plus 5 od rocznika 2009. Tym razem skupimy się na rywalizacji dwóch najstarszych roczników, które już wkrótce, mamy nadzieję, będą pukać do składów seniorskich drużyn. Na to oczywiście jeszcze trochę czasu jest, ale warto się przyglądać młodym. W roczniku 2008 doskonały występ pierwszej drużyny Parasola Wrocław, która rywalizację kończy z kapitalnym wynikiem 9 wygranych w 9 meczach. Pokazali się z doskonałej strony, gromiąc kolejnych rywali, wygrywając też te trudne mecze. Kolejne miejsca na podium należały do Akademii Piłkarskiej Bumerang i RAB Radomsko. Na najlepszego zawodnika wybrano Wiktora Kurowskiego z Bumerangu Wrocław. Wyróżnienie za grę w bramce otrzymał Adam Borodziewicz z Parasola, a królem strzelców został Maciej Kłodos z Radomska. W roczniku 2009 również sporo się działo. W meczu finałowym o pierwsze miejsce Śląsk grał z AP Futbol i wygrał 2-0. W rywalizacji o najniższy stopień podium Sokół Marcinkowice pokonał Ślęzę Wrocław 1 też 2-0. Najlepszym piłkarzem Franek Ragan ze Śląska, najlepszym bramkarzem Max Bartnicki ze Ślęzy, królem strzelców Łukasz Zatorski z Sokoła. Każdy uczestnik turnieju otrzymał pamiątkowy medal. Drużyny z miejsc 1-3 wygrały puchary, a najbardziej wyróżniający się zawodnicy z każdej drużyny otrzymali statuetki.